Na tym filmie pokażę, jak w sposób nie tylko pozaksięgowy, ale typowo z wykorzystaniem kont księgowych, można ustalić wynik finansowy na podstawie rozliczenia produkcji i ustalenia właśnie tego wyniku produkcji metodą, tego wyniku finansowego metodą porównawczą. Tutaj mamy jakby zapisane działanie polegające na ustaleniu wyniku finansowego metodą porównawczą w sposób pozaksięgowy. Jak widać, wynik ostatecznie wynosi 49 tysięcy. I to samo, co będę chciała pokazać, w sposób księgowy można uzyskać na podstawie operacji gospodarczych zapisanych tutaj. Mamy, tak jak widać, ich 9 i każda z nich wynosi jakiś element do księgowania. Każda operacja musi być odnotowana na poszczególnych kontach. Ja mam je tutaj, jak widać, już przygotowane, żeby powiedzmy praca poszła nam znacznie sprawniej i teraz przystąpię do prawidłowego księgowania poszczególnych operacji gospodarczych. Pierwsza operacja ma na celu rozliczenie kosztów produkcji na kwotę przykładowo 100 tysięcy złotych. A więc na koncie rozliczenia kosztów pojawia nam się pozycja po stronie kredytowej na 100 tysięcy złotych. Jednocześnie ta sama pozycja musi być uwzględniona jako produkcja podstawowa, że mamy powiedzmy w ramach produkcji tutaj produkty o wartości początkowej 100 tysięcy złotych. Jeżeli my później mamy przyjęcie wytworzonych produktów do magazynu i jeżeli, że tak powiem, produkcja wynosiła 100 tysięcy złotych i nic jakby wytworzone wyroby gotowe nie straciły na wartości, wówczas, tak jak tu widać, produkty do magazynu mają wartość 100 tysięcy złotych, czyli dokładnie tyle samo co wyżej, nie ma żadnych odchyleń. A więc odnotowujemy na koncie aktywnym wyroby gotowe po stronie debetowej zwiększenie stanu początkowego, który na przykład wynosi 80 tysięcy złotych, o dodatkową pozycję o tej wartości 100 tysięcy złotych i jednocześnie zgodnie z szablonami, schematami księgowania, ta sama operacja musi mieć miejsce na drugim koncie korespondującym do wydania wyrobów gotowych, czyli konto produkcja podstawowa, gdzie tutaj jakby zaistniały wyroby gotowe jeszcze nie wydane do magazynu, a tutaj następuje w tym momencie ich wyksięgowanie dokładnie w tej samej wartości, więc jest tak, jak powinno być. Czyli nie, w sensie, że nie ma żadnych odchyleń. Pozycja trzecia to wydanie wyrobów gotowych z magazynu do sprzedania, a więc na 90 tysięcy złotych oczywiście, a więc możemy powiedzieć, że 90 tysięcy złotych potraktujemy jako koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych, tych, które jednocześnie wychodzą nam z magazynu. Bo to jest informacja, że to jest to wydanie wyrobów gotowych, czyli będziemy mieć ich mniej o taką wartość i traktujemy je jednocześnie na drugim korespondującym koncie jako koszt, który później powiedzmy pozwoli nam ustalić ten wynik finansowy. Operacja numer 4 jest to przeniesienie na koniec okresu przychodów z sprzedaży produktów, czyli powiedzmy wydano z magazynu produkty na 90 tysięcy złotych, nam się udało je sprzedać na 140. Co w tej sytuacji, w jaki sposób to księgujemy? Takie powiedzmy odnotowanie przychodów związanych ze sprzedażą. A więc na koncie sprzedaż wyrobów, na dodatkowym koncie wynikowym, możemy umieścić po stronie lewej, czyli debetowej, operację numer 4 na kwotę 140 tysięcy złotych i jednocześnie ta sama kwota służy nam już do rozliczenia łącznego ostatecznego wyniku finansowego z prowadzonej działalności polegającej na produkcji i sprzedaży naszych asortymentów. Dobrze, operacja numer 5. Przeniesienie na koniec kosztów rodzajowych. A więc w tym momencie na koncie koszty rodzajowej przeniesiemy, no bo oczywiście na, jakby po stronie debetowej zawsze jest zwiększenie tych kosztów, a po stronie kredytowej mamy co najwyżej przeniesienie. A więc przenosimy koszty rodzajowe na konto wynikowe, tu nazwane jako wynik finansowy, na kwotę 100 tysięcy złotych. Wówczas w operacji szóstej, kiedy mamy przeniesienie kosztów wytworzenia produktów sprzedanych na 90 tysięcy złotych, my w tym momencie rozliczamy te koszty
i przenosimy je na koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych. Czyli jeżeli w tym momencie tu było konto tylko informujące nas na tym, że powiedzmy była produkcja na 100 tysięcy złotych, to uznajemy, że 90 tysięcy złotych z tych poniesionych 100 tysięcy złotych ulega rozliczeniu. Teraz operacja siódma. Ustalenie i przeksięgowanie przyrostu stanu produktów wytworzonych i niesprzedanych. Bo tutaj należy zwrócić uwagę, że produkcja miała wartość 100 tysięcy złotych, nam udało się sprzedać wyroby gotowe i one wychodzą z magazynu na 90 tysięcy złotych, a my w tym momencie zostajemy z magazynem na 10 tysięcy złotych tych produktów, które zostały faktycznie wytworzone, ale nie zostały sprzedane. I w tej sytuacji możemy odnotować operację siódmą w ten sposób, że jeżeli tutaj koszty zostały poniesione na 100 tysięcy, wyszły, że tak powiem, materiały czy produkty gotowe, wyroby gotowe na 90 tysięcy, to na 10 tysięcy powstaje nam różnica, która musi zostać zaksięgowana jako element wyniku finansowego na 10 tysięcy. I teraz w operacji ósmej nastąpiło przeniesienie na koniec okresu strat nadzwyczajnych. Czyli w naszym tutaj schemacie mamy zaobserwowane pozycje wystąpienia strat nadzwyczajnych. Niestety straty nadzwyczajne w prowadzeniu działalności mają miejsce. Jeżeli po tej stronie jakby przeksięgowane będą koszty, a po tej stronie przychody, my wówczas możemy tutaj zaksięgować tą naszą stratę i jednocześnie odnotować ją na oddzielnym koncie straty nadzwyczajne. Jak również w prowadzeniu działalności możemy mieć do czynienia z dodatkowymi zyskami nadzwyczajnymi. Tutaj jest przykładowa kwota 2000 zł, a więc odnotowujemy na koncie zyski nadzwyczajne pozycję, która zostanie przeksięgowana jako dodatkowa pozycja na wyniku finansowym. Mamy już wszystkie elementy naszych operacji zaksięgowane. Jeżeli my mamy ustalić, jaki ostatecznie mamy wynik finansowy na naszej podstawowej działalności plus jakby z uwzględnieniem zysków i strat nadzwyczajnych, musimy w tym momencie podsumować zarówno lewą, jak i prawą stronę naszego konta wynikowego, nazwanego tutaj ogólnie wynikiem finansowym. Jeżeli lewa strona debetowa nie zgadza się z prawą stroną debetową, to nie ma problemu. My w tym momencie ustalamy sobie różnicę, która równoważy tutaj lewą i prawą stronę tego konta, i ta pozycja tutaj uzupełniająca będzie nazwana saldem końcowym, czy też po prostu ostatecznie wynikiem finansowym, czyli nadwyżką, powiedzmy, przychodów ponad koszty ogólnie mówiąc. I teraz, jeżeli oczywiście konta mają być pozamykane i mają się zgadzać, to oczywiście powiedzmy, lewa strona tych dwóch elementów tego konta musi nam dawać tą samą kwotę, co stan tego konta po stronie prawej, czyli kredytowej, czyli 152. A więc powiedzmy, zamykamy konto wynik finansowy po to, aby ustalić, jaki wynik finansowy mamy i zamknąć temat produkcji i sprzedaży naszych produktów.